Spróbujmy obliczyć, ile to będzie 7 i 6 dziewiątych minus 3 i 2 piąte. A więc jak zawsze chciałbym oddzielić części całkowite od części ułamkowych. Jest to to samo co 7 plus 6 dziewiątych minus 3 minus 2 piąte. Mówię minus 3 minus 2 piąte, dlatego że jest to to samo co minus 3 plus 2 piąte. Zmieniamy znaki, odejmujemy 3, a później odejmujemy 2 piąte. Teraz możemy się zająć składnikami całkowitymi. 7 minus 3, 7 minus 3 daje nam 4, zatem to daje nam 4, a później będziemy mieli 6 dziewiątych minus 2 piąte. Pomyślmy zatem, ile to jest 6 dziewiątych minus 2 piąte, 6 dziewiątych minus 2 piąte. Cóż, będziemy musieli znaleźć wspólny mianownik. Więc będzie to to samo i sądzę, że najmniejszą wielokrotnością 9 i 5 będzie 45. Po prostu mnożę je przez siebie, gdyż nie mają żadnych wspólnych dzielników, a więc w mianowniku będzie 45. Żeby od 9 przejść do 45, musimy je pomnożyć przez 5. Zatem licznik musimy pomnożyć przez 5. Zatem 6 razy 5 to 30 i teraz odejmujemy. Aby przejść od 5 do 45, muszę je pomnożyć przez 9. Zatem, jeżeli nie chcę zmienić wartości ułamka, muszę pomnożyć licznik przez 9. Zatem 2 razy 9 to 18 i 30 czterdziestych piątych minus 18 czterdziestych piątych to będzie coś podzielone przez 45. 30 minus 18 to 12. Zatem, jeśli odejmę od siebie te dwa ułamki, otrzymam 12/45. Mamy więc 4 12/45. Jeśli chcemy to zapisać jako liczbę mieszaną, to mamy 4 i 12/45. Ale to jeszcze nie koniec. Możemy je jeszcze bardziej uprościć. 12 i 45 mają wspólne dzielniki. Obie liczby dzielą się przez obie dzielą się przez 3. Więc możemy powiedzieć, że to jest właściwie obie liczby dzielą się przez. cóż, możemy je jeszcze dalej podzielić. Zobaczmy, jeżeli podzielimy licznik przez 3 i mianownik przez 3, mamy 4, 12 podzielone przez 3 jest 4, a 45 podzielone przez 3 jest 45 podzielone przez 3 jest 15. 4 i 4, 15 i w zasadzie to już koniec. Wynik już nie może być bardziej uproszczony. 4 i 4 piętnaste.